Okej, moi drodzy, Marzenka jest mistrzynią w ogóle nawigacji i jeszcze odnajdywania fajnych miejsc gdzieś w lesie, nie? Zobaczcie, co nam wynalazła, taką chatkę, nie? Z takimi moskitierami w ogóle. Taka w lesie jest chatka ukryta i jest całkiem budżetowa. Jak się ten hotel w ogóle nazywa? Już wam pokażę. O, jest na TripAdvision nawet. Finka i Boxel. Tylko żeby tu ostrość złapała. No niestety, kurde. To powiedz to. Jest kiepsko z ostrością, ale wam powiem, że jest na zdjęciu papuga. No. I tyle, wam chciałem powiedzieć. W każdym razie jest świetnie. Łóżka są fajne, tego, są moskitiery, mamy taras w ogóle z hamaczkiem. Zaraz wam pokażę taras, nie? Tu jest hamak, taki, w ogóle taka dziwna roślinność, tam palmy, nie? Widzicie, taki ogród, no, takie różne dziwne drzewa. Także szczerze polecam to miejsce, jeszcze wam potem pokażę inne zaplecza. Łazienki są oczywiście na zewnątrz, nie? Takie rzeczy. Dach jak zwykle zgnity tutaj w tych okolicach, no ale tutaj to tak nie przeszkadza. Oni sobie tak trochę na luzie żyją i jestem zadowolony. Jestem naprawdę dzisiaj zadowolony, robię sobie chill out i jutro ruszamy o 6 rano. Także na razie. Tu jest, kurde, takie miejsce, gdzie gość pilnuje porządku. O, taki gość. Gość tam siedzi i pilnuje, żeby tu nikt nie przychodził w ogóle. Kici, kici! Ale on nic nie mówi. Jest małomówny. A Marzence się podoba. Jaka, bardzo. Zrób minkę, uśmiech. O, tak wygląda. Marzenka powiedziała, że dzisiaj nie pływamy w basenie, ale zobaczcie, jaka, kurde, jaki basen, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Woda prawie przeźroczysta, a raczej kiedyś jak tu wpływała, była przeźroczysta, na pewno. Ale powiem szczerze, miejsce jest urokliwe. Nie widziałem nigdy na przykład takiego lasu bambusów. Nie, to jest dla mnie nie do pojęcia, że tyle bambusów i tak rosną. Ogólnie zaplecze jest fajne. Marzenka, ile byś dała dla TripAdvision tutaj punkcików? 11 na 10 za kreatywność. No. To zdecydowanie. Tak. Proszę bardzo, ktoś się postarał, leżaczki zrobione. No, nawet kilka jakichś takich fajnych, no nie wiem, daszków, jak to nazwać. I wulkan w tle. Tak, zjeżdżalnia jest. Jest pięknie. Łowić ryb nie wolno, bo można by było złowić człowieka, zobacz. No. Właśnie. Nie wolno. No. To miejsce jest przedziwne. Naprawdę, ale robi wrażenie. Taka fajna aranżacja, przyjemna. Tutaj jakiś barek, to wszystko z bambusa zrobione. Takie klimatyczne stoły. Drewniane, tam bar. Także myślę, że miejsce warte polecenia. Naprawdę. No i moi drodzy, witam już po raz ostatni tutaj z pokoju hotelowego. Taki mam coś takie i tak sobie będę spał. Tak to wisi, to wam z góry pokażę i w ogóle i tak się w tym śpi. Nie wiem, myślę, że będzie fajnie, ale pokażę wam taki fan. Pamiętacie w ogóle czasy późnego PRL-u albo coś? Wodę, taką oranżadę w workach. O. To tu są takie klimaty, nie? I wiecie, co jest jeszcze? Woda mineralna w workach. To jest woda mineralna i oni pakują tutaj w worki. I taki worek z wodą mineralną jest tani, 400 ml. Także wypadł super. A Marzenka sobie umieszała coś na jutro. To ja wsypałam sobie trochę prochu, żeby mieć energię, ale nie powiem Markowi, co to, bo nie będzie mogło to iść do internetu. Dobra. No i tak wam powiem, moi drodzy, jesteśmy już po znakomitym noclegu. Z czystym sumieniem mogę ten lokal polecić. Sami zobaczcie, ile robią fajnych, atrakcyjnych
wycieczek tutaj, jaskinie, różne zwiedzania. Także tego mnóstwo jest. Tutaj w tym hotelu nie można się nudzić. Jak widzicie, zaplecze jest fajne, gry planszowe i w ogóle na takie deszczowe dni, gdyby nie było co robić, to faktycznie można tutaj fajnie czas spędzić. Są książki, na przykład panuje taka zasada, że przeczytasz książkę, możesz ją sobie zabrać, zostawić jakąś swoją, którą przynosisz lub po prostu przeczytać i oddać. A tutaj, że tak powiem, wchodzimy do zaplecza gastronomicznego. Są, wiecie, różne sosiki, ciasta, jak widzicie na start jest kawka, herbatka, napoje. I tutaj wszystko co jest potrzebne, żeby miło i spokojnie spędzić czas. Także no, gorąco polecam. Tutaj pracuje pani szefowa, która mnie akurat mijała przed chwilą. To jest Niemka z pochodzenia. Także bez żadnego problemu też dogadacie się tutaj po angielsku. A to jest wielką zaletą hoteli tutaj w tym rejonie. Także karaibska noc, karaibskie klimaty. Warto, tutaj warto. Nawet na parę dni. No i moi drodzy, z bólem serca żegnamy to miejsce. Bo nawet te piękne miejsca z czasem się kończą i robią miejsca na te nowe piękne miejsca, które jeszcze czekają, a te miejsca piękne, które są, to i tak się przestają robić piękne, jak się zbyt długo tu przebywa, więc lepiej zostawić sobie taki niedosyt. No. Fajnie było. Finca i boxing. No i jak widzicie, już ponownie jesteśmy w trasie. I powiem wam, specyfika tego jeżdżenia jest tak niesamowita, że każdego dnia wstajesz i nie wiesz, co cię czeka w następnym dniu, a każdy poprzedni dzień jest tak fascynujący, że nie wiadomo nawet w zasadzie, co o tym myśleć, bo tak Guatemala niby podobna, jednak zróżnicowana i te sytuacje, które się zdarzają, przynoszą zawsze taki surprise, jakąś niespodziankę. Zawsze coś, czego się nie da przewidzieć, ale jest to niezwykłe i fascynujące. No, polecam. Taki sposób spędzania czasu. Ja ci będę filmik kręcił, jak idziesz. Jak wrażenia w karaibskim raju? No, powiem, że sympatycznie. Bardzo sympatycznie. No powiem wam, że tutaj jest tak co kawałek. Kawałek się jedzie i jakiś surprise, nie? Teraz jesteśmy na karaibskim molo. Teraz w piekarni, w takiej ciaskarni bardziej, i zjedliśmy sobie parę fajnych rzeczy. Zobaczcie, jaka Marzenka szczęśliwa. Pokaż, jaka Marzenka szczęśliwa. Boję się uśmiechać, bo może mam coś w zębach. No. I takie tu rzeczy mniej więcej mają. I to wam powiem, że to było naprawdę w fajnych, atrakcyjnych cenach. I tak, to było z budyniem, to było naprawdę fajne. A te to są takie trochę piernikowe, kruche. I było jeszcze... O, to wam pokażę. To było świetne. To jest taki jakby bułka z piernika. I słodka w środku. Także wszystkim polecam. Naprawdę jedzenie tutaj to jest przygoda. Przygoda. A w ogóle przygodą jest to, że jesteśmy tutaj w takim miasteczku gdzieś na odludziu. Ludzie patrzą na nas jak celebrytów, bo w zasadzie nikt biały tutaj nie przyjeżdża. No i tak wam powiem, kolejne wielkie zaskoczenie, jeszcze zjemy sobie taco. Taco to nie jest zaskoczenie, ale zaskoczeniem jest to całe miejsce, bo tu jest taki, zobaczcie, amfiteatr, nie? Fajnie to wygląda, w takim mieścinie, tu nie ma nawet dróg, nie ma nic, zobaczcie ile ludzi się bawi, tam jest ryneczek. Po prostu trafiliśmy tu całkiem przypadkiem,
Marzenka znalazła, wiadomo, ale przecudnie, przecudnie, jak zawsze, wspaniale. Wiecie, w tej kuchni dominuje taki sposób, że żeby talerza nie myć, to trzeba przykryć wonią. Karaibskiej wiosce, a raczej miasteczku, bo to nie jest takie małe. Byliśmy tu wczoraj wieczorem, klinęliśmy się pod kościołem w aucie i dzisiaj rano to oglądam w świetle dziennym. No, powiem wam, dróg nie ma, ale ludzie wyglądają normalnie i raczej szczęśliwie. Chyba im tego nie potrzeba. Nie mają takiego standardu, więc żyją tak jak żyją i tym się cieszą, co mają, więc nie wiem, rodzi mi się jakaś refleksja, ale przemyślcie to sami w sumie. No, robi wrażenie, szczerze mówiąc. No, chciałbym wam czasem coś powiedzieć, ale głównie jestem pod wrażeniem. Same zdjęcia, ujęcia myślę, że będą wiele mówić. Tutaj jest całkiem inne życie, całkiem inne podejście i wszystko tu się kręci jakimś swoim rytmem. No i moi drodzy, nie złapię stabilizacji obrazu niestety, nie ma najmniejszej możliwości, nawet choćbym gimbala użył, ale chcę wam pokazać, jak wyglądają drogi krajowe tutaj na Islandii, więc no jest to nieuniknione, że nie na Islandii, nie jesteśmy na Islandii, a na Islandii miejscami wyglądają podobnie, ale no to jest droga krajowa w Gwatemali. No właśnie. No, tak to wygląda, mniej więcej.